Igor Jankę, dzień dobry Państwu. Drugi odcinek rozmowy z Leszkiem Millerem, szefem SLD. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry Panu. Rozmawialiśmy o tych dwóch sposobach widzenia gospodarki i w czym ten sposób SLD jest lepszy od No jeżeli rządowego. Słyszymy, że na przykład ambitnym celem rządu jest zrównoważenie budżetu w najbliższych latach, albo na przykład zejście z deficytem do poziomu 1% PKB, to my się pytamy, a po co? Po to, żeby mieć świadectwo z czerwonym paskiem i biegać po korytarzach rynków finansowych i opowiadać, jakim Polska jest prymusem, wiedząc, że w ten sposób zdusimy wzrost PKB, zwiększymy bezrobocie, ale będziemy się chwalić na międzynarodowych rynkach finansowych. Niestety rzeczywistość brutalna jest taka, mi się też to nie podoba, ale tak jest i od tego nie można abstrahować, że zależymy od tych rynków. No, te rynki ale, brutalnie na nas wpływają, tak samo jak na każdy inny kraj. Ale wiem, że Pana ulubionym bohaterem jest premier Orban. No to Pan wie, co Pan Orban myśli o tych wszystkich uzależnieniach i tak dalej, i tak dalej, i gdzie to ma. Tak? A akurat nie z wszystkim się, nie akurat się z, no dobrze, z wszystkim ale, zgadzam, ale oczywiście, że bardzo dobrze, że jeżeli, próbuje prowadzić suwerenną politykę gospodarczą. Jeżeli szukamy źródeł, rozpaczliwie szukamy źródeł pozyskiwania dodatkowych pieniędzy. Słyszę, że minister Rostowski zamierza zwiększyć podatek VAT na kawę. Jeśli Pan lubi kawę, niech Pan szybko pije, bo za chwilę VAT będzie 23%, a nie 8%. Będę pił szybko, ale przynajmniej nie grozi wprowadzenie 40%, 40% podatku dlatego, od dochodów. Dlatego, że kilka lat temu były 3 stawki podatku dochodowego i powinny być dalej 3. To nie są wprawdzie wielkie pieniądze, bo na wprowadzaniu tej 4. stawki zarobilibyśmy jakieś 4 miliardy złotych, ale to byłby sygnał dla wielu obywateli, że Rzeczypospolitej, że w warunkach kryzysu ci bardziej zamożni muszą ponosić większe koszty kryzysu, a nie odwrotnie. Skutek byłby taki, że ci bardziej zamożni przechodziliby na to, na ten system, który Pan wprowadził, który akurat Pana wielokrotnie chwaliłem, na podatek liniowy od działalności gospodarczej, który przynosi bardzo dobre efekty. Ale ja nie mówię o działalności gospodarczej, tylko mówię o normalnym picie, który się wypełnia. Ta 4. stawka to byłoby gdzieś około 2% Polaków, ale oni wprowadziliby sumę jakieś 20% całości wpływu. No, ja jestem przekonany, że duża część tych Polaków... Ale powiem Panu o czymś innym. Robiłem coś innego, gdyby szukała sposobów na to, żeby nie zapłacić tej stawki. Nie wszyscy. Powiem Panu o czymś innym. Otóż dzisiaj, każdego dnia w Polsce na rynkach finansowych dokonuje się transakcji na około 9 miliardów dolarów. Każdego dnia. Jeżeli pomnożymy 250 dni roboczych przez na przykład opodatkowanie tam 0,5, to mamy 34 miliardy złotych w budżecie. No to dlaczego tego nie robimy? No, ja nie prowadzę polityki, natomiast to nie jest takie proste. Ja Panu powiem dlaczego. Dlatego, że interesy rynków finansowych w obecnej koncepcji rozwoju gospodarczego są ważniejsze niż interesy ludzi. Barroso 2 dni temu powiedział bardzo znamienną rzecz, że trzeba wprowadzić podatek Tobina w całej Unii Europejskiej, dlatego że to obywatele mają żyć z sektora finansowego, a nie sektor finansowy z obywateli. A pan jest zwolennikiem, trzymając się na chwilę, zatrzymując się przy Barroso, jest pan zwolennikiem tej koncepcji, że jeżeli jest kryzys Unii Europejskiej jako instytucji, ludzie coraz mniej się z nią identyfikują, to lekarstwem na tę chorobę jest pogłębianie dalszej integracji, nie zwracając uwagi na to, co myślą tak, obywatele? Jestem tego zwolennikiem, bo inaczej po prostu Europa przegra wielką rywalizację już nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z wielkimi potęgami azjatyckimi. I to można odnieść do Polski. Skoro jest kryzys, to aktywna polityka państwa musi być zdecydowanie głębsza niż wtedy, kiedy nie ma kryzysu. Ale od samej integracji mamy się od tego, że zintegrujemy się bardziej politycznie, będziemy bardziej konkurencyjni. Bardziej konkurencyjny będziemy wtedy, jak będziemy mieć niższe koszty pracy, jeżeli będziemy mieć niższe koszty energii, jeżeli będziemy mieć lepsze warunki do inwestowania. No tak, ale żeby się bardziej integrować gospodarczo, to właśnie musimy się również bardziej integrować politycznie, bo inaczej jakieś ambicje jednostkowe czy interesy jednostkowe będą ważniejsze niż interesy wspólnoty. Okej, zakończmy ten wątek. Chciałem Pana zapytać o zupełnie inną sprawę. W ostatnich dniach odbywają się ekshumacje ciał ofiar katastrofy
smoleńskiej, to trudne do zrozumienia, jak mogło dojść, jak rozumiem, najprawdopodobniej do fatalnych pomyłek. No to bardzo bolesne oczywiście. Szkoda, że znowu mamy jakiś podtekst polityczny, że tam się pojawiają politycy i tak dalej. To się powinno odbywać w powadze i w ciszy. Natomiast, jak ja pamiętam, to od samego początku mówiono, że nie wykluczono, iż z powodu stanu tych zwłok jakieś pomyłki mogą mieć miejsce. Tak, ale jak rozumiem, polscy prokuratorzy nie byli obecni przy chowaniu, znaczy przy umieszczaniu ciał w trumnach. Gdyby byli, być może sytuacja. Ale ja rozumiem, że tu jest inny problem, że po prostu ci, którzy identyfikowali zwłoki, nie zawsze byli pewni, że to są te właściwe zwłoki. No tak, ja rozumiem, że był taki problem, tylko że zdaje się, że obecność polskich ekspertów była tam no, taka umiarkowana, bo no właśnie, dlaczego? No tak, dlaczego, ale jeżeli żona, mąż, brat nie są w stanie rozpoznać i zidentyfikować zwłok, to co może ekspert zrobić? To prawda, no ale teraz jakby prokuratura dochodzi do różnych wniosków, prawda? Mhm. Po takim czasie. Pewnie gdyby działała inaczej, można byłoby to. No tak, no więc jeżeli są wątpliwości, to dla ich usunięcia trzeba to po prostu sprawdzić, zweryfikować. Jeżeli można porównać materiał DNA, to trzeba oczywiście to zrobić. Tylko że po co znowu demonstracje polityczne na tych cmentarzach czy przed tymi cmentarzami? No, czy my nie możemy zachowywać się normalnie, bo za każdym razem nienormalnie. To prawda. A jak pan ocenia z dzisiejszej perspektywy całe zachowanie polskiego rządu po katastrofie smoleńskiej w sprawie rozwiązywania pytania, próby znalezienia odpowiedzi na pytanie o przyczyny, to w jaki sposób współpracowaliśmy z Rosjanami, w jaki sposób stawialiśmy nasze żądania czy oczekiwania wobec strony rosyjskiej? Ja wielkich zastrzeżeń nie mam, bo ja jestem przekonany, że to był tragiczny, ale po prostu wypadek lotniczy. I piloci chcieli wykonać zadanie niewykonalne, niepotrzebnie próbowali lądować i powinni odejść z tamtego lotniska wtedy, kiedy jeszcze mogli, albo w ogóle nie startować z Warszawy. No, ale przekonanie to jedno, a badanie to zupełnie ale coś innego. Każdy z nas może mieć swoje. Ale badania nie podważają tej tezy, że po prostu piloci chcieli wykonać zadanie, które po prostu było niewykonalne. Rozumiem, że pan nie ma zastrzeżeń do tego, w jaki sposób po katastrofie działał polski rząd, w jaki sposób współpracował z Rosjanami. Mogę mieć, ale to nie ma znaczenia dla ustalenia prawdziwych przyczyn tej katastrofy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był Leszek Miller.